Dzień dobry, witamy. Kolejny dzień to kolejne zgrupowanie, kolejna grupa przedstawiona, ta oczywiście mundialowa grupa. Dzisiaj zaglądamy do grupy F, a więc do grupy z Belgią, z Chorwacją, z Maroko i z Kanadą. O tych wszystkich reprezentacjach będziemy sobie rozmawiać przez kilkadziesiąt minut. Jeżeli chcecie nadrobić poprzednie grupy, one są oczywiście też w jakiejś tam zakładce w kanale sportowym. No, ten YouTube ostatnio trochę namieszał, więc nie chcę tutaj ludzi wprowadzić w błąd. Sam się nie mogę w tym odnaleźć, ale na pewno wszystkie grupy sobie omówimy. Do startu mundialu dzisiaj zajmujemy się grupami. Grupą bardzo ciekawą, bo myślę, że taka grupa, w której jakiś potencjalny czarny koń jest. Taką mam przynajmniej opinię. Zaraz zobaczymy, czy wy macie podobną. Mateusz Prus, a więc dzisiaj reprezentacja Belgii. Dzień dobry, Mati. Tak, cześć. Mati, duża styczność z piłką belgijską. Grałeś przeciwko Belgom, mówisz, że równie często, co przeciwko Holendrom. Tak, tak. Nie zawsze jak grałem w Holandii w lidze, tak, nie zawsze byłem pierwszym bramkarzem, to zawsze graliśmy mecze sparingowe z drużynami belgijskimi i tak naprawdę tych meczów mógłbym naliczyć pewnie kilkadziesiąt, a ponieważ akurat trener był z Belgii, zresztą dużo grał też jako piłkarz i też był trenerem w Belgii. Naszym trenerem właśnie w tej holenderskiej drużynie był Belg. Plus 15 kilometrów do granicy z Belgią, to na pewno determinuje fakt, że każdy możliwa przerwa na reprezentację, każdy gdzieś tam jakiś czas przed sezonem, czy po sezonie, czy mecze testowe, to były z drużynami belgijskimi. Plus bardzo duża kolonia zawodników belgijskich, z którymi miałem okazję grać. W samej drużynie, jak i przeciwko, więc także no, myślę, że troszkę mam pojęcie. I myślę, że masz też ciekawe historie, między innymi o Kevinie De Bruyne, z którym wiem, że byłeś nawet na jakiejś imprezie, ale o tym do tego dojdziemy. Michał Borkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj reprezentacja Maroka. Maroko, tak. Potężne Maroko. I potężne Maroko. Ja wcale nie mówię tego bardzo ironicznie, tylko troszeczkę, bo może nie potężne, ale mocne, bo myślę, że to może być zespół, który w tej grupie może namieszać. Tak, wydaje mi się, że mają potencjał, żeby namieszać, natomiast są też wątpliwości, bo to jest drużyna, kiedy się na nich popatrzy, nawet na ten skład, jaki prawdopodobnie wyjdzie, to zaraz do tego dojdziemy, no to jest drużyna nastawiona na ofensywę, tak, nawet te boki obrony typowo ofensywne, a szlach takimi, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, więc to może być taki lekki problemik, bo wiemy, że czasami jednak na tych turniejach, czy na Euro, czy na Mistrzostwach Świata, no to wygrywa się defensywą, takim spokojem, wyczekaniem, a niekoniecznie atakami ciągłymi, także no. Zobaczymy, jak to się przełoży na wyniki. Grecja. Tak. Tak jest. Taki sztandarowy przykład. Nikt nie chciałby takiej Grecji pewnie oglądać, bo to nie oglądało się dobrze, no ale czasami liczy się wynik. Jest z nami dzisiaj także Marcin Długosz, który będzie obstawiał reprezentację Chorwacji podczas najbliższego mundialu w TVP. Dzień dobry, Marcin. Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj wirtualnie, ale z wiedzą taką, że myślę, że tutaj nie będzie to robiło nikomu żadnego problemu. Czy Chorwaci są typowani w gronie faworytów do medali, czy niekoniecznie? No wydaje mi się, że ten sukces z 2018 roku, jakim było srebro, trudno będzie powtórzyć. Trudno będzie Chorwatom odtworzyć taką magię, cały klimat, który się unosił 4 lata temu, ale na pewno powalczą, bo wystarczy spojrzeć na nazwiska, wystarczy spojrzeć na chorwacką drugą linię i już wiemy, że mamy do czynienia z kawałem reprezentacji po prostu. Za momencik będziemy sobie oglądali te podstawowe jedenastki, jakie sobie wszyscy awizowaliście. Ja wam opowiem trochę o reprezentacji Kanady, która wraca na mundial po 36 latach, a więc no, dużo, dużo czasu musiał upłynąć, zanim Kanada zagra na mundialu. W 86 debiut nieudany, mecze przegrane, bez gola strzelonego, więc pierwszy gol zdobyty na tym mundialu będzie automatycznie pierwszym w historii reprezentacji Kanady, ale Kanada nigdy nie miała tak utalentowanego pokolenia jak teraz. Zespół z Alfonso Davisem, więc jednym naprawdę, myślę, że na swojej pozycji jeden z najlepszych piłkarzy w Europie, jeżeli jest tylko zdrowy, bo z tym ma największe problemy. Przywożą także ciekawego Jonathana Davida z przodu, bardzo ciekawa postać, najdroższy Kanadyjczyk w historii, za 30 milionów Lille musiało na niego wydać, więc to też jest argument, że coś tam jednak potrafi grać piłkę. Jest też bramkarz, który był w polskiej lidze, Milan Borjan, a więc ktoś, kto w mojej opinii jeden z lepszych obcokrajowców, jeżeli chodzi o pozycję bramkarza w Ekstraklasie. Grał krótko, bo był za dobry na tę ligę, umówmy się. On jest podstawowym reprezentantem Kanady, ale do tej jedenastki sobie jeszcze przejdziemy. Zaczniemy sobie od najmocniejszych, zaczniemy sobie od Belgów, a zaczniemy w ogóle ten program właśnie od działu podstawowej jedenastki. Mateusz, to jest już czas, w którym mówimy o Belgach, że to już nie jest młoda, niedoświadczona drużyna. To jest drużyna, która jest w sile wieku i że tak naprawdę te mistrzostwa są dla nich takim ostatnim czasem, żeby z tą generacją osiągnąć dobry wynik. Tak, dokładnie. Akurat tak jak już mówiłem, mam kilku znajomych cały czas, którzy gdzieś tam grają. Ja nawet teraz już są trenerami w lidze belgijskiej i zasięgnąłem troszeczkę rady, więc
Ciężko jest tutaj nie wspomnieć o fakcie, że no to ta złota era, ten złoty skład, złoci chłopcy, jak się ich nazywa, tak naprawdę mają ostatnią szansę. Myślę, że to będzie troszeczkę motywacja, natomiast każdy z tych zawodników, który jest trzonem, najlepsze lata ma już praktycznie za sobą. No, może De Bruyne cały czas trzyma pewien poziom, ale też już myślę, że niczym nie zaskoczy. Wszedł na taki poziom, że nie jest w stanie jakby nikogo zaskoczyć. Więc tutaj pierwsze, co się tak przebija, to jest ten wiek. Tak? Na następnych mistrzostwach tacy zawodnicy jak De Bruyne, Hazard, Lukaku, Witzel, Vertonghen, Alderweireld czy Courtois będą mieli 34 i więcej lat. Mhm. I tak naprawdę dla nich to już jest ostatni moment. Dodatkowo Belgia, no coś ciekawe, też jeden z moich właśnie przyjaciół stwierdził, że bardzo dużo zaniepokojenia wkradło się po meczu z Holandią. Ponieważ dwa mecze z takim rywalem odwiecznym, no nie trzeba tutaj przedstawiać, tak, Niderlandy, Belgia, Holandia, przegrane i to tak zdecydowanie, zarówno z gry, jak i z wyniku, sprawiły, że wkradło się troszeczkę niepewności. Wcześniej praktycznie Holendrzy przeszli jak burza przez eliminację, mieli najwyższy stosunek bramek, bo plus 19, tam między innymi taki był mecz w eliminacjach 8-0 z Białorusią, ale potem też w Lidze Narodów oczywiście pamiętamy 6-1 z Polakami. Niestety. Natomiast no, wciąż jest to bardzo silna drużyna. No i tutaj jest kilku naprawdę świetnych zawodników. Szczególnie tutaj jest ciekawa sytuacja w obronie, gdyż... To zobaczmy jeszcze raz tę jedenastkę, jeżeli możemy, żebyś mógł się odnieść do niej, do tego ustawienia Belgów. O, właśnie tak to wygląda. Tak, zazwyczaj jest to 3-4-3, z tym, że to 3 w ataku zazwyczaj jest jeden zdecydowanie wysunięty napastnik. Pytanie teraz, czy to będzie Lukaku, jeżeli będzie zdrowy, raczej nikt nie ma wątpliwości. Ewentualnie Batshuayi z Fenerbahce. Za nim jest oczywiście Hazard i De Bruyne, ale tu też mogą być pewne zmiany. Pamiętamy, że też jest równie wiekowy Dries Mertens chociażby. Czasami też grał Hans Van Aken, to też jest dosyć ciekawa postać, ale znowu wiekowa, bo też już zawodnik ofensywny mający 30 lat. Bardzo silne skrzydła, tutaj też jest ciekawa sytuacja w obronie. Też więcej pewnie o tym zawodniku o De Bastie powiem więcej później. Zeno De Bast, zawodnik z Anderlechtu. W momencie jak debiutował miał 18 lat i prawdopodobnie nie tyle, że jest tak silnym punktem, że będzie grało, tyle Belgowie. I tak jak teren się wypowiada, na tyle, ile daje tą taką pewność samemu zawodnikowi, to właściwie jednoznacznie wskazuje na to, że to on będzie grał, tak? No jest Tielemans, Witzel, też zawodnicy z najwyższych klubów europejskich w środku, też duże zagęszczenie środka, otwierające właśnie przestrzenie na bokach, bardzo często dzięki temu dla tych zawodników bocznych. Bardzo duża dowolność dana właśnie tutaj przez trenera Martineza, De Bruyne i Hazardowi, no i Lukaku, tak? I paradoksalnie tutaj też... jest ciekawa sprawa, bo Belgia ma najwięcej procent podań do przodu, tak? Ale też na przykład ma najwięcej sytuacji przeciwko nim, tak? Jakie stwarza przeciwnik ze wszystkich zespołów z tej najwyższej konferencji, tak? Z tej konferencji A. No i tutaj jest parę takich smaczków, tak? Też bardzo dużo jest pressingu, więc Belgia zawsze presuje, ale głównie na swojej połowie i nie dąży do jakichś mocnych kontrataków. Także to jest taki zarys. Dążyć do posiadania piłki będzie też reprezentacja Maroka. I to, bo zazwyczaj jest tak, że te mniejsze zespoły, te, które raczej są outsiderami, no nie chcą wychodzić odważnie na rywala wyżej notowanego, bo to się może po prostu źle skończyć, ale Marokańczycy czują się na tyle silni, że raczej swojej filozofii nie powinni zmieniać. To prawda, ale też nie bardzo mają jak ją zmieniać, co wynika z tego, jakie charakterystyki mają piłkarze, bo nawet jeśli spojrzymy na środkowych pomocników, no to są zawodnicy, którzy często w klubach występują na dziesiątkach, na ofensywnym pomocniku, czy nawet na boku ataku, chociażby takim piłkarzem jest Unai, bardziej zawodnik, taki piłkarz grający typowo do przodu, nawet Sofian Amrabat, teoretycznie szóstka, ale to jest szóstka, która jest od rozgrywania, co prawda bardzo silne fizycznie, też potrafi dobrze odbierać, natomiast no, człowiek, który się skupia bardziej na grze do przodu niż na tym, żeby zabezpieczać tyły i robi to naprawdę dobrze, też całkiem jest za forma ostatnio we Fiorentinie. Ciekawa, powiedzmy, dynamika może być po lewej stronie, bo Unai i Buffal, zawodnicy z Onze, także ta, powiedzmy, chemia powinna być na całkiem niezłym poziomie. Dużym znakiem zapytania jest En-Nesyri, do tego jeszcze pewnie później dojdziemy, natomiast no, jeśli masz dziewiątkę, która w całym sezonie ligowym nie zdobyła jeszcze ani jednej bramki, no to nie wiesz, czy to raczej optymistycznie. Nic dobrego, tak. Tak. Największa gwiazda chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, Hakim Ziyech,
Człowiek, który wraca dopiero do reprezentacji, wraca także Mazraoui. I to jest chyba powód, dla którego Maroko zmieniło w ogóle trenera, bo wcześniej był Wahid Khalilhodžić, który swoją drogą nie awansował na tym mistrzostwie, natomiast nie pojedzie na niej już po raz trzeci w karierze, ma taką sytuację, bo jeszcze z Japonią i Wybrzeżem Kości Słoniowej bodajże awansował, ostatecznie nie pojechał. No tutaj nie dogadał się, powiedzmy, z prezesem federacji, bo też właśnie, bo podobno były takie naciski na niego, powołaj Ziyecha, powołaj Mazraouiego, weź im wybacz. Mhm. Powiedział, nie, to jest moja reprezentacja, tutaj potrzebuję przede wszystkim pewnej ogłady, pewnej dyscypliny. A o Ziyechu mówił takie rzeczy wcześniej, bo nie wziął chociażby na Puchar Narodów Afryki. On mówił takie rzeczy, że też trudno wyobrażać sobie, by oni jakoś współpracowali, bo mówił, że on jest leniwy, że nie chce mu się trenować, nie chce mu się grać, że nie bierze tej reprezentacji na poważnie, że on nawet jakby się nazywał Leo Messi, to i tak by go nie wziął, bo ma złe podejście i destabilizuje mu drużynę. Także wydaje mi się, że to też było powodem, dla którego Khalilhodžića dzisiaj nie ma. Ale jest jeszcze jest właśnie Mazraoui, który też miał nie po drodze z trenerem. Mazraoui też o tyle ważny, że wypadł z zerwanymi wiązadłami krzyżowymi Adam Massina. Też ważna postać tej reprezentacji, jego nie zobaczymy. No i takie lekkie znaki zapytania, jeśli chodzi o dyspozycję, powiedzmy, Aguerda. Prawdopodobnie będzie to pierwszy skład. Zawodnik naprawdę bardzo mocny, natomiast dopiero wracający po poważnej kontuzji, więc też nie do końca wiadomo, jak będzie się prezentował. Mówiłem o tych, to znaczy trochę nawiązałeś właśnie do tej gry ofensywnej, która może być problemem, bo podobnie ofensywnie grali w 2018 roku i się fajnie oglądało, bo to była właśnie drużyna, która lubiła grać piłką i wydawało się, że też mogą być czarnym koniem, natomiast pierwszy mecz z Iranem przegrali 0-1 i to był pierwszy przypadek od 1966 roku, kiedy jakakolwiek reprezentacja na Mistrzostwach Świata zdobyła bramkę, nie dając strzału przez całą połowę. Bo Iran ani razu nie uderzał, ostatecznie samobój piłkarza Maroko 0-1, więc niestety takie historie się zdarzają. Można. Zanim przejdziemy sobie do reprezentacji Chorwacji, jak zwykle zwracamy uwagę na te krzesełka, które są przed nami. To są krzesełka, które będą na Mundialu, słuchajcie, na 5 z 8 stadionów na Mistrzostwach Świata. Firma Nowy Styl je produkuje. My mamy takie 4, więc możemy poczuć atmosferę Mundialu. Jakby ktoś chciał, to może usiąść, zobaczyć, czy czuć katarski vibe. Myślę, że tak. Więc no, fajny atrybut tutaj pod te programy. Marcin, jesteś z nami? Wiem, że jesteś. I dlatego teraz zapraszam ciebie do rozmowy o reprezentacji Chorwacji. Powiedz nam, ta wyjściowa jedenastka, czy są jakieś w ogóle zaskoczenia, jak wygląda kadra Chorwatów na ten Mundial? Czy są jakieś takie problemy, jeżeli chodzi o zdrowie przede wszystkim? No myślę, że jeżeli spojrzymy na tą potencjalną wyjściową jedenastkę reprezentacji Chorwacji, to przede wszystkim w oczy nam się rzuca ta druga linia złożona z Kovacicia, Modricia i Brozovicia. Oni mają też bardzo fajny podział ról na boisku, bo jeżeli spojrzymy na to, jak oni wyglądali w kwalifikacjach, no to Luka Modrić wziął na siebie te liczby. Strzelał, asystował. Brozovic był tym zawodnikiem, który przejmował piłkę od obrońców, rozdzielał ją. Jak to się mówi, był takim słońcem, wokół którego krążyły planety. On taką samą rolę odgrywał też i odgrywa cały czas bardzo długo w Interze Mediolan i pod tym względem jest to piłkarz absolutnie fenomenalny. Z kolei Mateo Kovacic najczęściej spośród tej trójki wchodził w driblingi, napędzał akcję, schodził do boku, więc można powiedzieć, że każdy z tych trzech pomocników jest absolutnie klasowym piłkarzem. I każdy też z tych pomocników ma inne zadania. Takiej Chorwacji się możemy spodziewać na Mundialu, która będzie rozgrywała akcję krótko, która nie będzie szukała, jak to się mówi, jakiejś lagi, jakiegoś podania za plecy, tylko kolejnymi podaniami będzie sobie spokojnie powiększała i wywalczała przestrzeń na boisku. Jeżeli spojrzymy na kwalifikacje do tych Mistrzostw Świata, to nie było drużyny, która częściej wymieniała krótkie podania. Nie było też drużyny, która częściej dośrodkowywała, więc te skrzydła w postaci Vlasicia czy Perisicia też odgrywają bardzo dużą rolę, a to się oczywiście wiąże z drugą linią, o której już powiedziałem, bo tam występują tak klasowi piłkarze, no że myślę, niewiele reprezentacji jest w stanie pod tym względem postawić się jakimiś innymi personaliami. Jeżeli chodzi o linię pomocy, Chorwacja jest absolutną światową czołówką i myślę, że nic pod tym względem się nie zmieniło, nawet jeżeli ten sukces w postaci wicemistrzostwa świata był już 4 lata temu. A oczywiście te liczne podania i te dośrodkowania też sprzyjają strzałom. Tylko 4 reprezentacje częściej strzelały na bramkę przeciwników w trakcie kwalifikacji, więc także to o czymś świadczy. I taki pod tym względem
wymowny czy symboliczny był ten ostatni mecz, który zapewnił Chorwacji awans na mundial, mecz z Rosją, wygrany 1-0, co prawda po samobójczym trafieniu zawodnika rosyjskiego Kudryaszowa w samej końcówce tego meczu, ale Chorwacja oddała tam, z tego co pamiętam, grubo ponad 20 strzałów, więc można powiedzieć, że to był taki huraganowy atak przez cały mecz. Udało się go wygrać w końcówce, ale jeżeli chodzi o właśnie taką płynną grę Chorwatów, jeżeli chodzi o sposób na wdrażanie tych swoich pomysłów na boisku przez trenera Zlatko Dalicia, myślę, że to wszystko się zgadza i na pewno możemy spodziewać się no takiej Chorwacji, jaką chyba wszyscy mamy przed oczami, że to nie będzie żaden futbol siermiężny, że oczywiście będzie tam nutka tego bałkańskiego charakteru, nutka bałkańskiej walki, poświęcenia, ale przede wszystkim w tej drużynie drzemie gigantyczna jakość piłkarska i na pewno ona w Katarze zostanie uwydatniona. Na pewno Belgowie i Holendrzy to są faworyci tej grupy. Maroko i Kanada będą chciały napsuć troszeczkę krwi obu tym reprezentacjom. Przejdźmy sobie do reprezentacji Kanady. Tak jak powiedzieliśmy, wracają na mundial po 36 latach. Oprócz Alfonso Davisa, którego zna już każdy kibic piłki nożnej na świecie, mają naprawdę kilku ciekawych zawodników. Zacznijmy sobie może od bramki. Milan Borjan. Powiedziałem, że to jest jeden z zawodników ekstraklasy, ale to nie jest jedyny piłkarz, który przez naszą ligę się przetoczył, bo jeszcze Steven Vitoria przecież występował w Lech i Gdańsk, a też jest zawodnikiem awizowanym nawet do wyjściowego składu reprezentacji. Na środku obrony Steven Vitoria powinien rywalizować, Borjan w bramce. W ataku Jonathan David, tak jak powiedziałem, najdroższy Kanadyjczyk w historii, 30 milionów musieli zapłacić za niego we Francji. Alfonso Davis, jeżeli się tutaj zobaczymy sobie na lewe skrzydło, no właśnie, on gra zdecydowanie wyżej w kadrze niż w klubie, bo w Bayernie jednak jako lewy obrońca, tutaj jako ofensywny piłkarz. Tak też grał bardzo często w Vancouver Whitecaps, w którym debiutował w wieku 15 lat. Bardzo szybko było jasne, że to jest zawodnik, który szybko z MLS wyfrunie. Skusił się na niego Bayern, więc no tutaj na pewno możemy Davisa, ma większą swobodę niż w Bayernie. To jest piłkarz, od którego wymaga się wręcz dużej kreatywności, ale myślę, że on akurat z tym problemu nie będzie miał. Atiba Hutchinson, najważniejsza postać w ogóle tej kadry, legenda, kapitan, blisko 40-letni, a cały czas grający. Piłkarz obecnie Beşiktaşu, już tam od 10 lat blisko grający w Turcji, grający regularnie dla tureckiego klubu, wcześniej w Kopenhadze. Też mimo tego wieku wszyscy sobie, no nikt sobie właściwie nie wyobraża tej reprezentacji bez Atiby Hutchinsona, więc tam wiek akurat nie będzie odgrywał większej roli. Bardzo silny zawodnik, świetnie potrafiący się ustawić. On nigdy nie biegał dużo, to nigdy nie był taki piłkarz, który opierał się na jakiejś, na wybieganiu, raczej dobrze się ustawiał i myślę, że to też przedłuża jego karierę, że on nie stracił tych atutów wraz z wiekiem, bo te 39 lat dla jednego pewnie zrobiłoby różnicę, a dla niego jakoś specjalnie nie robi. Grali z Urugwajem taki mecz nie tak dawno, przegrali 0-2, natomiast jak się popatrzy na tam skrót nawet z tego spotkania, czy na statystyki, to Kanadyjczycy byli lepszym zespołem. Może ciężko w to uwierzyć, ale rzeczywiście tak, więcej sytuacji sobie wykreowali. Co ciekawe, mieli też częściej piłkę przy nodze niż Urugwaj. To też jest zespół, który lubi utrzymywać się przy piłce. Raczej to nie będzie taki zespół, który będzie się tylko i wyłącznie murował. Tutaj rozmawialiśmy sobie w poprzednich grupach o, nie wiem, reprezentacji Australii choćby. Australijczycy z Kanadą mają dużo wspólnego, natomiast dwa różne style, mam wrażenie, tych reprezentacji i Kanada na pewno murować się nie będzie. Przeciwko Bahrajnowi ostatni mecz zremisowany 2-2. O tyle złe to było spotkanie dla nich, że wypadł Donnell Henry 6 dni temu to spotkanie i taki zawodnik, który byłby na pewno w kadrze na mundial, wypada. Wypadł Scott Kennedy, swego czasu obrońca, kontuzja barku. W finale MLS Maxime Crépeau, też inny bramkarz, wypadł z kadry tuż więc właściwie przed samym mundialem, więc jest sporo problemów, jeżeli chodzi o potencjalnych kadrowiczów. Czterech przynajmniej piłkarzy nie pojedzie, jeżeli chodzi o Kanadę, z takich, którzy na pewno by się w kadrze znaleźli, ale myślę, że ci piłkarze, którzy są w tej reprezentacji, no to będą w stanie ich zastąpić. Steven Estacchio, to też jest ciekawa postać, grający w Porto, regularnie zresztą piłkarz. Na pewno na środku pomocy ma pewne miejsce w wyjściowym składzie, 25-latek. We wrześniu nawet wybrany najlepszym piłkarzem w Portugalii, danego miesiąca w lidze portugalskiej. No i on też za Hutchinsona wybiega te kilometry. Otóż to. Taki zawodnik naprawdę do pressingu bardzo dobry, dlatego też go Sergio Conceição bardzo lubi. Dokładnie tak, to jest, no w ogóle ta para środkowych pomocników w Kanadzie, w ogóle ten środek pomocy, to myślę, że może być taki ich najmocniejszy obok ataku pozycja. Problemów upatrywałbym jednak w defensywie,
bo Steven Vitoria, z całym szacunkiem, lubię gościa, bo grał w Ekstraklasie wcześniej w Filadelfii. Miałem okazję komentować jego mecze. Muszę wam powiedzieć, że podczas jego pobytu w MLS w Filadelfii to był jeden z najgorszych obrońców w lidze. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Robił straszne błędy. Filadelfia straciła wtedy dużo bramek po jego błędach w ustawieniu. No potem rzeczywiście trochę polepszył swoją grę. Ale grał cały czas. No grał. No Filadelfia wtedy była dużo słabsza niż teraz. Teraz to jest taki zespół, który walczy o najwyższe cele. Wtedy Filadelfia miała problemy, żeby kwalifikować się do playoffów. W tej słabej Filadelfii on rzeczywiście grał. Natomiast no grał słabo. Ale dzisiaj jest podstawowym obrońcą reprezentacji Kanady. 35-letni już piłkarz, obecnie grający w lidze portugalskiej w Chaves. Więc też no... ciekawa to będzie reprezentacja, dosyć wiekowa, bo jest wielu piłkarzy grubo powyżej 30 roku życia, którzy będą grali. Milan Borjan też 35 lat, więc jeszcze jedna postać, której nie było na tej grafice, Kyle Larin, bo Kanadyjczycy mają świetnych napastników, jak na Kanadę oczywiście, no bo David wyjdzie w wyjściowym składzie, ale gdyby chcieli grać dwoma napastnikami, co się raczej nie zdarzy, to jest jeszcze Kyle Larin. To jest chłopak, który w 2015 był najlepszym pierwszoroczniakiem w MLS. Zdobył najwięcej bramek spośród wszystkich pierwszoroczniaków w historii MLS. Potem to zaowocowało transferem do Beşiktaşu. Tam radził sobie całkiem nieźle. Teraz gra w Belgii. A teraz porozmawiamy sobie o selekcjonerach poszczególnych reprezentacji. Belgowie, Roberto Martinez. Jak sobie przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym selekcjonerze, to powiedziałeś mi, że to jest po prostu normalny gość. Tak, ciężko szukać tutaj jakichś skandali czy jakichś większych historii z jego udziałem. Był średnim, trzeba to powiedzieć, średnim, przeciętnym piłkarzem. Nigdy nie zagościł gdzieś w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na przykład w Anglii grał wyłącznie gdzieś tam na zapleczu. Bardzo solidny. Widać to po tym, że no w każdym zespole spędził kilka lat. Co ciekawe, również jako trener raczej też można powiedzieć, że jest solidny pod tym względem, że cały czas konsekwentnie ma jakiś zamysł taktyczny i w wielu drużynach właśnie jego drużyny grają bardzo podobnie. Również reprezentacja Belgii tutaj. Też ciekawe jest to, że bardzo sobie ceni grę piłką. Tak? On też, no wiadomo, wywodzi się z Hiszpanii i też zdecydowanie tutaj dobiera sobie takich zawodników do składu, tutaj szczególnie na przykład obrona, ale to jeszcze o tym później powiem, żeby duży ciężar tego wprowadzenia gry jednak był właśnie na obrońcach, żeby ci obrońcy już od tyłu robili właśnie tutaj możliwości zawodnikom z przodu. Ciężko coś im więcej powiedzieć, natomiast w wywiadach bardzo często przewija się jego taka myśl, że nie ma po co się męczyć, cierpieć i grać defensywnie. Zdecydowanie ważniejsza jest ofensywa, tak? I rzeczywiście drużyna bardzo dobrze jest poukładana, belgijska, pod jego wodzą, jeżeli chodzi o ten atak pozycyjny. To jest bardzo trudne dzisiaj w piłce, żeby bardzo dobrze grać pozycyjnie. No Belgia też ma takich zawodników, którzy potrafią to zrobić, ale Belgia często stara się właśnie doprowadzić do tego, co jest zamysłem typowym dla Roberto Martineza i jego drużyn, do takiego zagęszczenia środka i dużej ilości podań w środku pola właśnie, tak? I potem jakieś jedno podanie na bok do wchodzących bocznych pomocników. Także tutaj ciężko coś o nim tak powiedzieć. Na ten moment już jest właśnie w Belgii legenda, tak? Bo jednak jest to czas, kiedy Belgia nigdy nie była tak silna, jeżeli weźmiemy ostatnie 10 lat. Praktycznie od 8 lat, od ilu jest w tej reprezentacji, no bilans ma rewelacyjny. Jest zdecydowana przewaga meczów wygranych. To taka naprawdę zdecydowana. Ciężko też mówić tutaj o jakichś zaskoczeniach czy jakichś rewolucjach, które wprowadza. Raczej opiera się na sprawdzonych zawodnikach. Raczej to jest taki trener, który będzie jednak niewiele rotował, myślę. Też będzie jednak opierał się na swoich zawodnikach, swoich pierwszych wyborach. I też będzie stosował, myślę, taką solidną swoją taktykę. Reprezentacja Maroka. Walid Regragui. To pewnie tego pana nie znacie za bardzo i to nie dziwi. Człowiek, który trenował do tej pory w Katarze. Co ciekawe, trenował także w Maroku. Natomiast to jest taki przedstawiciel takiej nowej myśli, jeśli chodzi o Afrykę i zatrudnianie selekcjonerów. To znaczy człowiek, który po pierwsze jest dość młody, ma 47 lat, więc jak na trenera to powiedzmy jest jeszcze dopiero na starcie tej kariery. Po drugie ma doświadczenie europejskie, bo on tam się urodził, on tam grał we Francji.
Więc Ajaccio, Toulouse. Tak, tak, więc on dobrze zna te, powiedzmy, zamysły taktyczne, zwłaszcza europejskie. Tak? A to też jest coś, w którym kierunku właśnie idzie cała Afryka praktycznie, gdzie chcą, żeby tacy ludzie doświadczeni, wychowani w tych europejskich systemach przenosili to na grunt afrykański. Też człowiek, który przede wszystkim ma doświadczenie międzynarodowe, bo on grał przez 8 lat w reprezentacji Maroka. No i tym się kierowano pewnie. A kolejna sprawa, no tak jak mówiłem, zatrudniono dopiero w sierpniu, po tym jak zwolniono Halichodzicia, za to właśnie, że nie chciał pozwolić na powrót Mazraouiego z Jesza. Trener, który nie ma reprezentacji niewielkiego doświadczenia, tak, bo to jest jego pierwsza reprezentacja, natomiast wygrał z Chile, zremisował z Paragwajem, no i teraz dzisiaj jeszcze będą grali sparingi, później Mistrzostwa Świata, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast on podkreśla, że jego zdaniem takim celem, jaki może sobie założyć Maroko, to jest awans z grupy i to będzie jego zdaniem naprawdę duży sukces, natomiast na każdym kroku podkreśla, jak wielkie szczęście ma Maroko, jak bardzo cieszyć się powinni wszyscy ludzie, że mają takie gwiazdy jak Ziyech właśnie, jak Mazraoui z Bayernu Monachium i tak dalej, bo jego zdaniem to jest naprawdę znakomite pokolenie. Jeśli popatrzymy sobie na te kluby, na to, gdzie ci zawodnicy grają, bo to czy Sevilla właśnie, czy Bayern, czy Chelsea, no to może to robić faktycznie wrażenie. I zobaczymy, tak, to pewnie taki troszeczkę wybrany na szybko, tak, nie miał za bardzo czasu odcisnąć swojego piętna na drużynie, no ale będzie miał okazję to zrobić na mistrzostwach. Pracował też w Azji Zlatko Dalić, selekcjoner reprezentacji Chorwacji, bo pracował w Arabii Saudyjskiej, pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od 5 lat, jest selekcjonerem reprezentacji Chorwacji. Więcej powie nam o nim Marcin Długosz. Tak, można powiedzieć, że ta kariera Zlatka Dalicia w reprezentacji Chorwacji zaczęła się oczywiście dość niespodziewanie. Trzeba było ratować sytuację pod koniec 2017 roku, kiedy awans Chorwacji na Mistrzostwa Świata w Rosji wisiał na włosku. No ale Dalić wszedł w potrzebie do drużyny narodowej kapitalnie. Najpierw pokonał Ukrainę, potem wygrał baraże z Grecją, zakwalifikował się na mundial, no i doskonale pamiętamy, co się działo w ekipie Chorwacji 4 lata temu w Rosji. Absolutnie niesamowite, magiczne, niezapomniane chwile, którymi Dalić też zapisał się oczywiście w historii chorwackiej piłki i dzięki temu też ma gigantyczne poparcie. Już teraz ma umowę podpisaną do połowy 2024 roku, więc możemy się spodziewać, że nawet gdyby Chorwatom nie poszło na mundialu w Katarze, no to Dalić swoją misję będzie kontynuował i poprowadzi Chorwatów także na Mistrzostwach Europy w Niemczech. Oczywiście ciekawe, jakby to wyglądało, gdyby doszło faktycznie do takiego kryzysu czy trzęsienia ziemi w postaci na przykład braku awansu z grupy. Wtedy moglibyśmy się zastanawiać, czy faktycznie Dalić ma na tyle mocne poparcie, ale wydaje się, że tak i że swoją misję będzie kontynuował. Zresztą co do poparcia Dalicia, też była taka sytuacja po Mistrzostwach Europy w 2021 roku, kiedy też jeden z bardzo ważnych zawodników kadry, Ante Rebić, na Instagramie zaczął obrażać selekcjonera. Powiedział, że to jest jego wina, że ostatnie lata w kadrze, tutaj cytuję, są takie gówniane, że nie ma kto wykorzystać potencjału piłkarzy i tak dalej, i tak dalej. I mimo, że w Chorwacji panowało rozgoryczenie, że zespół odpadł już na etapie 1/8 finału, pamiętamy ten niesamowity mecz z Hiszpanią, który Hiszpanie wygrali 5-3, no to jednak i federacja, i nim murem stanęli za Daliciem. Rebić od tej pory powołania do kadry nie zobaczył, na mundial nie jedzie, a Dalić trzyma się mocno i idą też za nim wyniki. Wspominałem już o tym, w jakim stylu Chorwacja awansowała na mundial. Poradziła sobie z Rosją i wywalczyła awans bezpośredni. Nie notowała dużo wpadek w kwalifikacjach, pozwoliła sobie tylko na remis 2-2 ze Słowacją, to możemy powiedzieć, że był taki słabszy wynik. No i też stricte, jeżeli chodzi już o ostatnie miesiące, bardzo duży sukces w Lidze Narodów, w Dywizji A, w bardzo trudnej grupie chociażby z Danią i Francją udało się Chorwatom wygrać i awansować do Final Four. Więc jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o wyniki, forma jak najbardziej się zgadza. No i oczywiście nawet jeżeli Chorwacja nie powtórzy tego sukcesu sprzed 4 lat i nie zakwalifikuje się znowu do finału Mistrzostw Świata, to myślę, że w tym zespole jak najbardziej pod wodzą Dalicia są wszelkie przesłanki ku temu, żeby sądzić, że uda się osiągnąć jakiś fajny wynik. A to, o czym Adam wspomniałeś, że Dalić pracował już w przeszłości w krajach arabskich, no to
pewnie gra tylko na jego korzyść. Wiesz, czym to się je, chociaż w Katarze nie pracował, bo miał dwa kluby w Arabii Saudyjskiej, jeden w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich wygrał ligę, tam właśnie był mistrzem. No to jednak, jeżeli chodzi o cały klimat, nawet pogodowy, ale też myślę, że podejście ludzi do futbolu i te wszystkie inne czynniki, no to Dalić doskonale wie, z czym to się je i na pewno też trochę wiedzy swoim piłkarzom przekaże, bo spędził tam aż 7 lat, od 2010 do 2017 roku. Z Półwyspu Arabskiego wrócił do Chorwacji dopiero, kiedy otrzymał propozycję pracy w reprezentacji. Jeżeli chodzi o selekcjonera reprezentacji Kanady, on jest równolatkiem selekcjonera reprezentacji Maroka, John Herdman, Anglik, który w wieku 25 lat wyemigrował do Nowej Zelandii. I uwaga, tam zaczął pracować z kobietami. 12 lat pracy z reprezentacjami kobiecymi, aż do tego momentu, kiedy przejął w ogóle reprezentację Kanady, więc reprezentacja Kanady dla niego, jeżeli chodzi o trenerską karierę, to jest pierwszy przystanek w męskiej piłce. Bo wcześniej pracował tylko z paniami, ale z bardzo dużymi sukcesami, bo najpierw Nowozelandki zakwalifikował dwukrotnie na Mistrzostwa Świata, potem z Kanadą, która w kobiecej piłce jest jedną z ciekawszych, mocniejszych reprezentacji. W tamtych czasach jeszcze nie tak bardzo, ale on dał podwaliny do tego, żeby dwa razy zdobyć brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich, a ostatnio Kanadyjki już zdobyły złoto, więc co prawda bez niego, ale wypracował bardzo dużo dla reprezentacji Kanady. Od 2018 w Kanadzie męskiej, w tej pierwszej reprezentacji, on powiedział fajne słowa, że tym występem, tym, że w ogóle Kanada jedzie na mundial, mogą ci chłopcy sprawić, że piłka nożna w Kanadzie zyska bardzo, bardzo wiele. Wiemy, że to jest sport dzisiaj obecnie numer, nie wiem, 4 być może w Kanadzie, jeżeli chodzi o popularność. Dużo więcej, dużo przed nimi jest futbol amerykański, hokej przede wszystkim. Kanadyjczycy z tego przede wszystkim słyną, ale Kanadyjczycy też są łasi na sukcesy, bo pokazuje to nawet ta kobieca reprezentacja, kiedy zaczęła grać lepiej, kiedy zaczęła grać dobrze i zdobywać medale na Igrzyskach Olimpijskich. Zainteresowanie wzrosło bardzo mocno. Dodam tylko, że na Igrzyska Olimpijskie u kobiet jeżdżą pierwsze reprezentacje, więc to nie jest taki turniej jak u mężczyzn, że jeżdżą tam młodzieżówki i trochę ulgowo się to traktuje. Nie, tam traktuje się Igrzyska Olimpijskie tak jak Mistrzostwa Świata, więc tym większy sukces trenera Herdmana. No i teraz wprowadza Kanadę na Mistrzostwa Świata. Kanadyjczycy nie przegrali w ogóle w pierwszych 11 spotkaniach tych eliminacji. Zdecydowaną większość z nich wygrali. Wygrali ze Stanami Zjednoczonymi, wygrali z Meksykiem, a więc z tymi no, zazwyczaj hegemonami strefy CONCACAF. A teraz już Kanada jest takim zespołem, który no, sprawił, że i Meksykanie, i Stany Zjednoczone musieli mocno się napracować, żeby w ogóle polecieć na te Mistrzostwa Świata. Taktycznie lubi mieszać w czasie spotkania. Bo myślę, że nawet podczas tego mundialu zobaczymy taką sytuację, że Kanadyjczycy wyjdą na przykład trzema środkowymi obrońcami, a w czasie meczu to się zmieni i przejdą na grę czterema. W zależności od wyników, w zależności od potrzeby. Pokazywał to w eliminacjach, pokazywał to także w tych meczach towarzyskich przed rozpoczęciem tego turnieju, więc myślę, że tam ta formacja z wahadłowymi będzie się zmieniała właśnie w zależności od potrzeby na formację czterema środkowymi, czterema obrońcami w linii. Więc no, ciekawy gość w ogóle. Też nie grał w piłkę zawodowo. Grał tylko na poziomie półzawodowym w Nowej Zelandii. Kiedy tam wyemigrował, w wieku tych 25 lat grał w takiej drugiej lidze nowozelandzkiej, drugiej lidze stanowej, żeby było jeszcze lepiej. Więc poziom, jak się domyślacie, niespecjalnie wysoki. Ale on wiedział, że od samego początku chce iść w trenerkę, bo jeszcze zanim wyleciał do Nowej Zelandii, pracował dla Sunderlandu. Tam jako coś w rodzaju skauta dla tej drużyny, ale postanowił obrać kurs na drugi koniec świata. Chyba nie żałuję, bo dzisiaj jest jedną z ważniejszych postaci dla Kanady. W wieku 47 lat myślę, że już można mówić, że to jest no, jeden z najważniejszych trenerów, jeżeli chodzi o piłkę nożną w tym kraju. Teraz porozmawiamy sobie o młodych wilkach, młodych piłkarzach, na których warto zwrócić uwagę. Belgowie, mimo tego, że nie przywożą bardzo młodego składu w ogóle, to jednak mają kilku ciekawych młodych zawodników. Tak, tak naprawdę trudno znaleźć takiego ewidentnie zawodnika młodego, który ewidentnie będzie grał w pierwszym składzie, bądź jest jakoś tak typowany. Najbliżej tego składu myślę, że jest Zeno de Bast na ten moment. To on zagrał dwa ostatnie mecze w Lidze Narodów. Pomimo, iż to on popełnił błąd, przy którym Holendrzy tutaj Van Dijk główkował właśnie przy De Bast, przegrał pojedynek z Van Dijkiem, notabene, i padła bramka jedyna w meczu. Belgowie przegrali ten mecz 1-0, a tak jak mówię, bardzo dużo zamieszania wprowadził ten mecz. Mimo wszystko
dostał bardzo dobre recenzje od trenera, który widać ewidentnie, że jest jakby za nim i daje mu pewien komfort psychiczny i też możliwe, że troszeczkę taką opinię publiczną przygotowuje właśnie na to wejście De Basta. A przypomnijmy, że ma on 19 lat na ten moment. W momencie, kiedy debiutował, miał 18. Zagrał i z Holandią, i z Walią, czyli te dwa ostatnie mecze. No ewidentnie pachnie tutaj postawieniem na De Basta. Mimo iż jest oczywiście konkurencja, jest Faes z Leicester, jest też Tete z Ligi Francuskiej. I to są zawodnicy, którzy grają w swoich klubach. De Bas jest zawodnikiem Anderlechtu. Notabene Anderlecht na ten moment jest no, przeciętną drużyną w lidze belgijskiej, bo jest gdzieś tam w okolicach 10 miejsca. Natomiast to jest ciekawe, że jednak tutaj można się spodziewać, że to De Bast wejdzie. Z takich ciekawostek to jest on wysokim zawodnikiem, ma taką posturę troszeczkę taką lekko może przygarbioną i też jego ksywą jest właśnie przez tą posturę, jak do mnie mam, krewetka, tak? Z holenderskiego Scampi, tak? No i tak właśnie jest, tak wołają na niego znajomi. Co prawda tą ksywę wymyśliła mama, także mama jak widać, no nie była jakoś zachwycona postawą syna. Fajnie ma w domu, fajnie. Tak. Ciekawą też rzeczą jest, że De Bast był zawodnikiem ofensywnym jeszcze do 15 roku życia. Grał jako ofensywny pomocnik i świetnie gra. Dwie nogi, bardzo dobre rozegranie. Świetnie się czuje w budowaniu akcji. A jak już mówiłem, Roberto Martinez bardzo ceni sobie takich zawodników, którzy będą mu robili grę już od tyłu. Więc tutaj ja bym stawiał na De Basta, że to on będzie tym środkowym obrońcą, pomimo no, pewnej konkurencji. Też zawodnicy obok są bardzo doświadczeni, co też daje pewną możliwość stawienia młodszego zawodnika. Też miałem okazję grać z Alderwildem oraz z Janem Vertonghenem i to są zawodnicy, którzy dużo pomagają, dużo spędzili w Ajaxie, gdzieś bardzo się ceni właśnie to takie mówienie, ustawianie, pomaganie, może nawet bardziej niż samą grę w piłkę. I myślę, że tam będzie bardzo dużo pomocy, tak? Oni też będą czuli się za niego odpowiedzialnie i pomimo tego, że ma 19 lat, będą mieli pomoc. Mało tego, Jan Vertonghen zazwyczaj sprawia wrażenie takiego dobrego wujka, do którego zawsze można przyjść z radą, tak? Nawet na meczu dawało się odczuć, że jest on tak bardzo pozytywnie nastawiony, bo z 4-5 razy na pewno grałem przeciwko niemu. I więc powiedziałeś fajną rzecz, że jak ktoś ma w drużynie problem z dziewczyną, dajmy to na to, to pierwszy telefon, jaki wykona, to będzie właśnie do Jana Vertonghena, żeby się poradzić. Tak, tak. Dokładnie tak powiedziałem, bo no, sprawia on takie wrażenie, że wszystko wie, wszędzie był, wszystko widział. Aha. Jeżeli tylko jest jakiś problem, szczególnie jakiś taki, jakikolwiek tak naprawdę, sercowy czy jakikolwiek, to od razu do Jana Vertonghena. Także i to też taka była opinia o nim, tak? Że to tak się mówiło w lidze właśnie tam w holenderskiej, że to jest bardzo taki pomocny piłkarz, tak? Bardzo taki stabilny, bym powiedział, tak? Że po nim można się spodziewać zawsze dobrego, tak? Pozytywnego. Marokańczycy też mają kilku młodych zawodników. Na kogo, Michał, chciałbyś zwrócić uwagę? Takie pierwsze nazwisko to Abde El Zalzouli. Może niektórzy pewnie kojarzą, zwłaszcza kibice Barcelony, bo to jest zawodnik bardzo młody, ściągnięty właśnie do Barcelony, który w tej chwili jest na wypoczynku w Osasunie, natomiast dostał szansę w Barcelonie w poprzednim sezonie i grał na tyle dobrze, że nawet pojawiały się głosy, że być może Federacja Hiszpańska będzie go nakłaniała do tego, żeby się zastanowił nad tym Marokiem i dał szansę Hiszpanii. Natomiast zadebiutował już w reprezentacji Maroka. Jedno spotkanie, szybki, bardzo bez dryblingu, czasami jeszcze problemy z tym, powiedzmy, co najważniejsze, tak? Czyli ostatnim podaniem, wykończeniem, natomiast na pewno piłkarz z potencjałem, choć pewnie rezerwowy, ewentualnie zmiennik na ostatnie minuty. Co ciekawe, był już powoływany, czy raczej chciano go powołać wcześniej na Puchar Narodów Afryki, natomiast on odrzucił. Powiedział, że nie, on widzi swoją szansę w tym momencie właśnie w Barcelonie, że ma szansę przebić się w tym klubie, że to są dla niego właśnie ważne momenty i nie chce jechać na turniej. Natomiast to nie przeszkodziło mu to w tym, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata. A drugie nazwisko to Bilal El Kanous. To już w ogóle jest bardzo młody piłkarz, bo 18-latek. Środkowy pomocnik, też taki trochę ofensywny, wcześniej reprezentant młodzieżówki belgijskiej. To w ogóle jest taki troszeczkę stały temat, jeśli chodzi o te afrykańskie reprezentacje, w tym właśnie Maroka, że ci zawodnicy często grali w młodzieżówkach czy Hiszpanii, czy Belgii, czy innej reprezentacji, a z czasem decydowali się dopiero na powrót do korzeni, można powiedzieć. Natomiast El Kanous 18 lat, ale podstawowy piłkarz w Henku, więc to też wiele mówi. Bodajże 16 występów w tym sezonie, więc nie byle jaki piłkarz, ale też pewnie przewidywany raczej na ławkę. Chorwacja. Chorwaci przyjeżdżają z młodymi, ciekawymi zawodnikami. Czy tam ciężko było się wybrać taką młodą strzelbę, młodego wilka?
No jeżeli mówimy o młodych zawodnikach, to tak sobie pomyślałem, że skoro mamy 2022 rok, no to pewnie tym młodym zawodnikiem będzie taki, który ma już tą dwójkę z przodu, jeżeli chodzi o rocznik urodzenia, więc stwierdziłem, że warto tutaj wyróżnić Josipa Stanisicia z Bayernu Monachium, to jest właśnie rocznik 2000. No już sam fakt, że mówimy o zawodniku, który jest uniwersalnym obrońcą, co prawda najczęściej i najlepiej mu wychodzi gra na prawej obronie, ale może też grać na środku, może grać na lewej stronie, ma 22 lata. Już 30 występów w pierwszej drużynie Bayernu Monachium, którego to klubu jest wychowankiem, więc no już sam tam ten fakt przedstawia mu taką dużą laurkę. To jest dla niego pierwszy duży turniej. Na Mistrzostwa Europy w zeszłym roku jeszcze się nie załapał. Kilka miesięcy później we wrześniu zanotował swój debiut. Od tej pory jest regularnie powoływany przez trenera Zlatko Dalicia. No i wydaje mi się, że w Katarze będzie rezerwowym, bo jednak Dalić będzie ufał na prawej stronie Juranowiczowi, którego oczywiście doskonale znamy chociażby z występów w Legii Warszawa. Też inne pozycje w obronie są obsadzone. I generalnie Chorwacja, jeżeli chodzi o tą średnią wieku, jeżeli chodzi o doświadczenie piłkarzy, no to też jest raczej pośród tych drużyn stawiających na bardziej na doświadczenie niż na młodość. Co nie znaczy, że takie pojedyncze przypadki jak właśnie Stanisic nie odnajdą się w Katarze. Wydaje mi się, że ten zawodnik, chociażby wchodząc z ławki rezerwowych, może narobić sporo szumu na skrzydle i też pokazać się z dobrej strony na swoim pierwszym wielkim turnieju w życiu. Ale też jest Joszko Gwardiol, tak? 20-latek, który pani będzie grał w pierwszym składzie, więc taka postać też na pewno mocna, o której się mówi, że trafi prawdopodobnie do Premier League i to kwota rzędu 60 w górę, więc naprawdę też tych młodych mają też naprawdę na całkiem niezłym poziomie. No, Chorwaci już mają taką renomę, że każdy młody zawodnik będzie sprzedawany za konkretną kwotę, a nie za drobne. Kanadyjczycy jeszcze o to walczą, natomiast chciałem wam wspomnieć o dwóch zawodnikach tak naprawdę, bo Alphonso Davies, mimo że już jest doskonale znany, to jest cały czas młody chłopak, on urodził się w 2000 roku, więc no, dosyć niedawno. Debiutował w MLS jako nastolatek, jako 15-latek, wychodził w pierwszym zespole Vancouver Whitecaps, potem właśnie trafił do MLS. Pytanie, co z jego zdrowiem, bo w ostatnim meczu Bayernu z Hertą w 64 minucie zszedł z boiska i generalnie po tym spotkaniu odczuwał problemy. A wiemy, że Alphonso Davies to jest zawodnik dynamiczny, bazujący właśnie na sprincie, bazujący na zrywności. Stąd też te jego urazy się dosyć często pojawiają. Kanadyjczycy robią wszystko, żeby był gotowy już na pierwsze spotkanie, żeby wyszedł w pierwszym składzie. Ale ten sam rocznik, a więc też 2000, Jonathan David, ten, o którym już dwa słowa powiedziałem, on mógł reprezentować trzy kraje. Kanadę, Stany Zjednoczone i Haiti, bo jego rodzice są z Haiti. On urodził się w Nowym Jorku. Później wyemigrował z rodzicami właśnie na Haiti, ale później rodzice wyemigrowali z kolei do Kanady. No i dlatego też Jonathan David dzisiaj reprezentuje ten kraj i te reprezentacje. On nigdy nie chciał grać w MLS. Otwarcie mówi, że nie interesowała go nawet przez moment gra w Ameryce Północnej, czy to w Meksyku, czy to w MLS, czy w innych ligach, czy w lidze kanadyjskiej. Swoją drogą, to jest ciekawostka, Kanada była ostatnim takim dużym, poważnym krajem, gdzie nie było ligi ogólnokrajowej. Oni mieli tylko ligi regionalne w Quebecu, w Ontario i to były drużyny półzawodowe, na ogół w ogóle amatorskie. Dopiero w 2019 wystartowała ogólnokrajowa liga piłkarska w Kanadzie. To już był taki krok milowy do tego, żeby ruszyć z tą piłką. Mi bardzo w ogóle przypomina to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, kiedy ruszała MLS. Bo w 1994 Amerykanie zorganizowali mundial. Dwa lata później u nich wystartowała liga MLS, no, która dzisiaj jest no, już dosyć poważaną ligą, która ma swoją historię. Kanadyjczycy idą w podobnym kierunku. Na razie liga kanadyjska jest średnia, jest dosyć, no, jest w etapie rozwoju. Nie ma co się tutaj szczypać, że to jest jakiś poważny poziom. Natomiast z roku na rok ta liga wygląda lepiej. Zespoły wyglądają w 100% profesjonalnie. Też trochę podobnie jak w MLS, oparta trochę na franczyzie, ale tak nie do końca, też i inne trochę zasady. W każdym razie zmierza to w bardzo dobrą stronę. Wracając do Davida, wyjechał bardzo szybko do Belgii. Tam w ogóle zaliczył swój zawodowy debiut, bo wcześniej nie było mu to dane. W Kanadzie nie mógłby tego zrobić. I pierwszego gola dla Genku zdobył, uwaga, przeciwko Jagiellonii Białystok w eliminacjach do Ligi Europy. Wszedł i strzelił bramkę na wagę zwycięstwa. 1-0 z Jagiellonią. Wtedy Belgowie wygrali właśnie po golu w 85. minucie Jonathana Davida. Gdzie jest dzisiaj Jagiellonia, gdzie jest Jonathan David? Możemy sobie
spojrzeć. 30 milionów, najdroższy Kanadyjczyk w historii. Zwróćcie na niego uwagę, jeżeli tylko będzie zdrowy, to ja myślę, że to może być autor tego pierwszego gola dla reprezentacji Kanady. Teraz jest o problemach. Kluczowym zawodnikiem w Genku, nie? Który jest teraz zdecydowanie na topie Ligi Belgijskiej, warto wspomnieć, i z dużymi aspiracjami, właściwie no pewniak do mistrzostwa. Mhm. No jest on tam dość kluczową postacią. I myślę, że szepnie słówko na temat reprezentacji Belgii, jak ogląda to wszystko z wewnątrz. Problemy. Uwaga, problemy. Co jest największym problemem reprezentacji Belgii? No tutaj mamy... Główny problem jest wiek tak naprawdę. Ciężko powiedzieć, czy ta reprezentacja już się nie wypaliła. I tak naprawdę może to być jej siła, a może to być też jej no tutaj wada, tak? To są zawodnicy, którzy z jednej strony mają ostatnią szansę, a z drugiej strony pytanie o ich formę, tak? Belgia, mówię, ostatnie dwa mecze z Holandią przegrała. I to tak dość ewidentnie, mimo że to wciąż jest silny zespół, no jeden z najlepszych na świecie ewidentnie, to jednak są pewne rysy już na nim. Też druga ciekawa sprawa jest taka, że w Belgii często w zespołach, też na ile ja miałem okazję grać z zawodnikami belgijskimi, jest taki podział w ogóle w kraju na Walonię i Flandrię. I gdyby nie to, że rejon stołeczny jest taką kością niezgody, to prawdopodobnie dwa te regiony już dawno by się gdzieś tam podzieliły i miały większą autonomię. Jedni drugich tak otwarcie o tym nie mówią, co prawda, ale średnio za sobą przepadają. No, tutaj Belgom z Flandrii jest zdecydowanie bardziej do Holendrów, tak? To taki typowy niderlandzki, Niderlandzi mówiący po niderlandzku, ale też mówiący po francusku, tak? No jest ta druga strona walońska, która mówi głównie tylko po francusku, jednak ci holenderscy Belgowie uważają ich za takich trochę niechlujnych. I bardzo często w tych klubach belgijskich jest taki podział właśnie w drużynie, że są ci tacy troszeczkę niechlujni, tacy luźno żyjący Walończycy i ci tacy porządni właśnie, tak jak Vertonghen tutaj, Alderweireld, mimo tego, że ma parę tatuaży. Ale jest też dużo takich zawodników z Walonii tam, szczególnie tych z korzeniami imigranckimi. I tutaj też bym upatrywał, że do tej pory to w miarę szło, ale to może się okazać taka trochę bomba z opóźnionym zapłonem, ponieważ to jednak w tych zespołach belgijskich dało się to mocno zauważyć. Mhm. I to też myślę, że jest taki problem, bo też mimo wszystko dało się wyczytać, że było kilka sporów gdzieś tam właśnie na tym tle, jeżeli się bardziej pogrzebie w internecie. No i jestem ciekawy, jak oni sobie to ułożą. Jestem ciekawy tej atmosfery właśnie tam wewnątrz. Kevin De Bruyne, to jest który region? To jest zdecydowanie Flandria. I to też jest zawodnik właśnie pochodzący z Hasselt, czyli też obok tego miejsca, gdzie ja mieszkałem. I też jest właśnie tu historia już taka, jak wspomniałem gdzieś na początku, miałem okazję być z Kevinem De Bruyne na imprezie w klubie. Ponieważ jeden z zawodników, właśnie Rody Kerkrade, no tak, no praktycznie to było, nie wiem, 20 kilometrów, gdzie właśnie rodzinne miasto Kevina De Bruyne i tego mojego kolegi, który grał ze mną, było położone. No i właśnie ten mój znajomy, Kenneth Stellen zresztą, zabierał nas tam czasami gdzieś do klubu, bo nie było w pobliżu jakichś ciekawych miejsc, a też wiadomo, ciężko było do swojego miasta iść do klubu na rozrywkę, bo wiadomo, jak to się może kończyć, tak. Szczególnie jak nie idzie. Więc wtedy to był jeszcze zawodnik, jak ja go pamiętam z tych no myślę, przynajmniej dwa razy miałem okazję gdzieś tam z nim obcować. No wiadomo, że nie byliśmy najlepszymi kumplami tam, ale gdzieś tam słówko zamieniliśmy, czy jakieś uprzejmości. No to był taki, w ogóle myślałem, że to jest jakiś młodszy brat kogoś i po prostu został wpuszczony gdzieś na lewo, bo nie ma 18 lat. Bo wiadomo, no, kolor włosów, piegi, no jednak nie robią z niego jakiegoś... Odmładzają raczej. Tak, tak. Raczej go nie odmładzają. Tak, zdecydowanie go odmładzają. No i też oni tam jakiś też zajmowali się troszeczkę jakimś rapem. Ten kolega mój troszeczkę rap nagrywa. Widzę teraz nawet na Instagramie, też mają wspólne zdjęcie i trzymają się dalej. Ale bardzo taki sympatyczny, grzeczny, cichy. I miałem wrażenie, że po prostu wszedł na lewo na tą imprezę, nie? Michał, czy ty imprezowałeś z jakimś reprezentantem Maroka? Nic mi o tym nie wiadomo. A może nie wiesz? Tak, natomiast jeśli chodzi o problemy, jakie czekają, które
ma Maroko, to na pewno po części selekcjoner nowy. Choć tutaj pewnie plusem może być to, że przynajmniej takie są doniesienia, dużo lepiej dogaduje się z piłkarzami, więc być może ta atmosfera przebije brak doświadczenia trenerskiego na tym poziomie. Pewnym problemem jest na pewno to, że wypadł Amin Harit. Zawodnik, wiemy, że mający ogromny potencjał, być może tego potencjału do końca nie przekuł w karierę, bo o czym zapowiadało się to dużo lepiej, natomiast Schalke, Olympique Marseille, więc to naprawdę kluby porządne, wypadł i co ciekawe, wczoraj na ostatnią chwilę załatwiono transfer reprezentacyjny piłkarza, który się nazywa Anas Zaruri, on gra w Burnley, natomiast do tej pory reprezentował Under 21 i jeszcze niższe kategorie w Belgii, więc tak na ostatnią chwilę załatwiono, żeby na pewno mógł pojechać z Marokiem na Mistrzostwa Świata, natomiast to nie jest takie zastępstwo 1-1. Zawodnik, który na pewno nieźle wypada w Championship. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach 8 goli, 2 asysty, więc wygląda to nieźle. Natomiast to jest bardziej taki lewy napastnik, czasami prawy napastnik, a nie ósemka jak Harit. Tutaj pewnie Salim Amalach, którego widzieliśmy na 11, będzie w tej roli Harita. Ewentualnie jest taka, pewnie trochę mała, ale jednak możliwość, że pojawi się nam Sabiri z Sampdoria. To jest taki fajny piłkarz. Uśmiechnęłeś się, od razu Liga Włoska. Tak, od razu te skojarzenia. Natomiast zawodnik, który być może w defensywie troszeczkę odpuszcza, natomiast jest niesamowicie kreatywny, ma to ostatnie znakomite podanie. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby dostał właśnie szansę, żeby się wykazać. Zwłaszcza, kiedy będzie taki moment, że trzeba gonić wynik, albo jest 0-0 i brakuje, powiedzmy, tej kreatywności w środku. No i taki jeszcze problem, jeśli chodzi o granie ważnych postaci, bo Hakim Ziyech jest rezerwowym w tym momencie w Chelsea. Niecałe 150 minut rozegranych w Premier League na UEFA Guard, też chyba około 75 minut w West Hamie, ale to przez kontuzję, tak jak mówiłem na początku. En-Nesyri, no główna i tak naprawdę jedyna czołowa dziewiątka, raz, że 0 bramek, dwa, że 300 chyba 50 parę minut w La Liga w tym sezonie w barwach Sevilla, więc no, tych problemów troszeczkę im się uzbierało, no, ale zobaczymy, jak to się przełoży na prezentację. Też tak się zastanawiam, jest taki młody zawodnik, znaczy młody, umiarkowanie młody, 24-letni, Walid Khedira z Bari. No to też się zapowiadało, że to nie będzie żaden wielki zawodnik. Parma go oddała lekką ręką chyba za 180 tysięcy euro. Natomiast on w tym sezonie nagle wystrzelił w barwach Bari, bo chyba ma w tym momencie, aż sobie sprawdzę, 14 trafień w tym sezonie, 9 w Serie B plus 5 w Pucharze Włoch, więc taki nagły wystrzał. Więc kto wie, czy gdyby ta forma El-Nesriego nie wyglądała za dobrze, to czy Khedira nie dostanie szansy. Też tutaj jest ciekawa sytuacja, bo bardzo dużo zawodników marokańskich przewinęło się przez gdzieś tam ligę belgijską. Dokładnie. Przez najwyższą bądź tą drugą ligę, ponieważ właśnie w tym Walonii no, jest język francuski, też jest duża enklawa właśnie zawodników pochodzenia marokańskiego. W samej reprezentacji jest kilku mających korzenie w reprezentacji Belgii. A więc tutaj też będzie takie troszeczkę, jakby to powiedzieć, podprogowa rywalizacja i na pewno wielu z tych zawodników ma między sobą jakieś tam może zatarczki albo... Też mogli grać ze sobą w młodzieżówkach Belgii tak naprawdę. Tak, zdecydowanie. Myślę, że całkiem spora grupa, jakby się tutaj przyjrzeć temu tematowi. Dodatkowy smaczek tej rywalizacji. Chorwaci. Chorwaci, problemy reprezentacji Chorwacji. Ja z żadnym Chorwatem nie imprezowałem, ale tak już nawiązując do kolejnej reprezentacji, zdarzyło mi się poznać od tej strony Milana Boriana, kiedy grał w Koronie Kielce. No i to właśnie. Jest tak zakręcony i pozytywny człowiek, że myślę, że cała szatnia reprezentacji Kanady ma dużo uśmiechu z tego piłkarza i to jest taka niesamowicie pozytywna postać, niesamowicie fajny duch zespołu. W Koronie spędził tylko pół roku i to wcześniej grając w Lidze Mistrzów w barwach Ludogorca, raz grad, potem poszedł do Crvene Zvezdy, też występował w Lidze Mistrzów, więc można powiedzieć, że te kilka miesięcy w Polsce to była dla Boriana taka zsyłka, kiedy miał problemy w Ludogorcu, a mimo to wykazywał się takim niesamowitym zaangażowaniem, wielką otwartością i na pewno też temu zawodnikowi kibicuję na tym mundialu. A co do Chorwacji, no to wydaje mi się, że takim największym problemem Chorwatów w kontekście tego nadchodzącego mundialu będzie może, jakby to ująć, trudność w doskoczeniu do tego, co się wydarzyło 4 lata temu. No, ciężko nam oczekiwać, że Chorwaci powtórzą ten sukces z Rosji, że znowu przywiozą medal Mistrzostw Świata. Być może tak się stanie, ale będzie o to bardzo trudno, a pobić w ogóle ten wynik, czyli zostać Mistrzem Świata, no to już w ogóle jawi się jako takie ekstremalne zadanie, więc co by się nie wydarzyło w tym Katarze, to 90,
8% dostępnych wyników, no to są te gorsze opcje niż to, co się wydarzyło 4 lata temu w Rosji, więc możemy się spodziewać, że pod tym względem, nawet jeżeli Chorwaci zagrają przyzwoity turniej, wystąpią na nim w porządku, no to jednak oczekiwania ludzi, te wszystkie wspomnienia, które przyniósł turniej w Rosji, zawsze będą powodowały, że będzie ta nutka niedosytu, co zresztą mogliśmy widzieć na Euro 2020, kiedy Chorwacja odpadła w fazie pucharowej z Hiszpanią. No i chociaż samo wyjście z fazy grupowej i zakwalifikowanie się do fazy pucharowej to już jest jakiś sukces, no to jednak w obliczu tego, co się wydarzyło 4 lata temu w Rosji, przyjęto to ze sporym rozczarowaniem i wydaje mi się, że teraz ciągłe też nawiązywanie czy wspominanie tych sukcesów z Rosji też może Chorwatom bardziej przeszkadzać niż pomagać im podczas nadchodzącego mundialu. Też chciałem tylko a propos Emiliana Boriana, to no, bramkarze nigdy nie są normalni, tak? Żeby się przebić na pewien poziom, to naprawdę trzeba być wybitnym albo w jedną, albo w drugą stronę. Więc to tak tylko taka dygresja. Z doświadczenia. Tak zresztą zawsze powtarzał Milan Borian. Kiedyś mu powiedziałem, że ty to jesteś jakiś świrgnięty, a on tylko się złapał za głowę i powiedział: ja jestem bramkarzem. Niesamowita postać, ale też nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że naprawdę poziom sportowy, widać było, że to był człowiek, który widział dużą piłkę i na pozycji bramkarza, jeżeli chodzi o obcokrajowców, to ja myślę, że Ekstraklasa nie miała wielu lepszych. Zdecydowanie tak. Na pewno pod kątem takiego ogólnego odbioru Milana Boriana przez polskich kibiców śledzących Ekstraklasę gra fakt, że on nie grał w czołowym polskim klubie, nie występował w europejskich pucharach, tak naprawdę spędził tylko kilka miesięcy w Koronie Kielce, więc to nie jest taki dorobek, żeby większość polskich kibiców jakoś go szczególnie zapamiętała, ale jeżeli weźmiemy tak uczciwie pod uwagę tylko i wyłącznie jego postawę boiskową, plus to, co osiągnął wcześniej, to, co osiągnął później, po tym pobycie w polskiej lidze, no to oczywiście umiejętności niebagatelne i na pewno przewyższające Ligę Polską. Tutaj proszę też, jeżeli chodzi o Boriana w Polsce, jak był, to na ile ja go zapamiętałem, to był bardzo skuteczny. Ogólnie nie prezentował takiego widowiskowego stylu, natomiast był bardzo skuteczny w swoich interwencjach i troszeczkę go to wyróżniało od polskich bramkarzy, którzy zawsze technicznie ładnie to wszystko wyglądało, na linii szczególnie. Milan Borian był taki, widać, że no, może szkolony w Kanadzie i dlatego no, nie wyglądało to aż tak na tamtym moment profesjonalnie. Takie ja miałem przynajmniej wrażenie. To jest też w ogóle niesamowite pod tym względem, że to jest zawodnik właśnie szkolony w Kanadzie, ale grał też w swojej karierze w Argentynie, potem w Europie. Można powiedzieć, że z każdego kontynentu, z każdej tej kultury coś od siebie wyciągnął i to jest taki świata obywatel, jak to się mówi. Też myślę, liźnięcie wielu kultur, wielu krajów dał mu bardzo dużo, tak pod względem ludzkim, jak i takim właśnie czysto sportowym. Tak, bo on urodził się w ogóle w Jugosławii. Tam zaczynał w ogóle swoją chyba przygodę z piłką i potem dopiero wyemigrował do Kanady właśnie z rodzicami, więc obywatel świata to jest najlepsze, co można powiedzieć. Jak już o tej Kanadzie mówimy, to problemem Kanady, niedoświadczenie na wielkich turniejach, no bo mówimy, że to jest dopiero drugi turniej dla nich w ogóle w historii, pierwszy od 36 lat i uwaga, ja na to zwracam uwagę od kiedy tą Kanadę oglądam, bo bardzo będę im kibicował, przyznaję. Stany, Kanada, Australia są moje trzy ulubione zespoły, oprócz Polski oczywiście na tym turnieju, ale Kanadyjczycy mają problemy w defensywie i na to będę bił na alarm. Trwa mecz z Japonią, rozpoczął się, słuchajcie, 10 minut temu, już stracili bramkę. Już Japończycy prowadzą 1-0 i tutaj się boję, że Kanada, mając naprawdę duży potencjał z przodu, może z tym Stevenem Vittorią nie dojechać i może Milan Borian nawet ich nie ustrzec przed straconymi golami, bo ostatnio tracili gole z Bahrajnem, stracili dwa gole z Urugwajem, stracili dwa gole z Hondurasem. Generalnie, jeżeli popatrzymy sobie na eliminację w CONCACAF, to nie tracili dużo bramek, ale pamiętajmy, że w strefie CONCACAF jednak ci rywale są troszeczkę słabsi, a już no, w tej grupie słabych rywali absolutnie nie będą mieli, więc nad tym muszą bardzo mocno popracować i na to Kanadyjczycy muszą zwrócić bardzo dużą uwagę. Jeżeli chcą się liczyć w walce o wyjście z grupy, no to byłaby piękna historia, bo pamiętamy, że wiemy, że w 2026 będą współgospodarzem Mistrzostw Świata. Z tym też się wiąże ciekawa historia, ale to w sumie może powiem za moment, bo będziemy właśnie o mundialowych historiach rozmawiali już teraz. Ale zaczniemy sobie od Belgów, więc mundialowa historia od ciebie, Mateusz.
Nie mam może jakiejś takiej klarownej historii, natomiast mam troszeczkę styczności z zawodnikami właśnie z Belki, tak jak już mówiłem, jako że grałem bardzo niedaleko. Też właśnie dużo jest takich krążących gdzieś tam anegdotek i też zawodnik, z którym ja grałem na przykład, jeżeli chodzi o w zespole jednym. Dostał samochód z klubu i po prostu nie miał co, nie wiem, nie miał co z nim zrobić, co pan Mercedesa, tak, nowego z fabryki, i uznał, że zrobi w nim budę dla psa. Mercedesie buda dla psa. Tak, ale jest kilka takich ciekawych właśnie też anegdot. Próbowałem wyszukać i sobie przypomnieć i też tam nagabywałem parę osób, żeby przypomniało, bo też dużo jest właśnie tych zawodników pochodzenia właśnie też marokańskiego. Oni są tacy trochę szaleni, ale jakoś tak niespecjalnie dużo znalazłem. Mhm. Okej, okay. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy ktoś będzie robił budę dla psa z Mercedesa. Co to za pies był? Chyba bulldog taki śliniący się, więc nie wiem, jak on oddał ten samochód. Podejrzewam, że pewnie musiał sporo dopłacić za jego rewitalizację. No, jak zaślinił mu tapicerkę, to mógł być problem. Maroko, historia. Tak, Maroko, parę historii tak naprawdę, zaczynając od 1970 roku, kiedy zremisowali z Bułgarią, byli pierwszą afrykańską drużyną, która zdobyła punkty na Mistrzostwa Świata. No i przebili to w 1986, kiedy po pierwsze wyszli z grupy, ale po drugie także z pierwszego miejsca, co też było takim wynikiem no, historycznym, bo jako pierwsza drużyna nie dość, że afrykańska, ale też pierwsza arabska, która to osiągnęła. Co ciekawe, grali wtedy z Polską, bo właśnie pierwszy mecz 0-0 z Polską. O, właśnie widzimy zdjęcie z tego spotkania. Później 0-0 z Anglią także. 3-1 z Portugalią, awans grupy z pierwszego miejsca. W 1-8 0-1 z RFN, który był późniejszym finalistą, więc naprawdę całkiem niezłe osiągnięcie. I taka jeszcze może historyjka z ostatniego mundialu, kiedy Sofian Amrabat wszedł na boisko w meczu z Iranem, wszedł za Nordina Amrabata, swojego brata. I to też był pierwszy taki przypadek w ogóle w historii Mistrzostw Świata, żeby brat zmienił brata w trakcie meczu. Nordin Amrabat, zawodnik Feyenoordu. Tak, ale tak, to już swoje lata ma, teraz chyba 35, więc powołania nie dostał, powtórki czasów nie będzie. Tak. Zanim przejdziemy do Chorwacji, Marcin, pewnie będziesz pamiętał, ja już przytaczałem chyba tę historię, ale skojarzyła mi się, jak mówisz, że coś się wydarzyło pierwszy raz w historii, to chyba jednak podczas 2006, podczas tego mundialu, w meczu Chorwacja-Australia, Josip Simunić był pierwszym zawodnikiem, który otrzymał 3 żółte kartki i dopiero zszedł z boiska, bo wtedy dopiero sędzia zorientował się, że w sumie tego gościa już nie powinno być od jakiegoś czasu na placu. Tak, oczywiście w obecnej dobie to by już nie przeszło, bo mamy VAR, wszystkie systemy i myślę, że sędzia dostałby odpowiednią informację, że takiego zawodnika trzeba wyrzucić, ale tak faktycznie było. 3 żółte kartki potrzebowało Simunić w meczu Chorwacja-Australia, żeby wylecieć z boiska. No i w końcu się doczekał, a jeżeli chodzi o takie inne historie związane z Chorwatami i tym nadchodzącym mundialem, no to też warto, myślę, odkurzyć postać Mario Mandzukicia, bo już wcześniej mówiłem, że jeżeli chodzi o dwójkę tych ofensywnych bohaterów Chorwacji z Kataru, z Rosji, Rebić, Mandzukić, no to Rebicia nie będzie, bo jest w konflikcie z Zlatko Dalicem. Natomiast Mandzukić, mimo że zakończył karierę piłkarską już półtora roku temu, w Katarze będzie, bo kilka miesięcy po odwieszeniu butów na kołek wszedł do sztabu szkoleniowego Zlatko Dalicia. Za 5 dni, 22 listopada, będzie rok od tego wydarzenia. No i właśnie po roku pracy w sztabie szkoleniowym selekcjonera Mandzukić pojedzie na mundial jako asystent tego szkoleniowca, więc też bardzo, bardzo barwna, bardzo ważna postać i wszyscy fani Mario Mandzukicia nie muszą się martwić. On w Katarze będzie reprezentował Chorwację, tylko w nieco innej roli niż dotychczas. Kanada, mundialowa historia. Powiedzieliśmy o tym, że Kanada będzie współorganizatorem Mistrzostw Świata 2026, wtedy jeszcze Stany i Meksyk, ale w 1986, swoją drogą, kiedy Kanada grała pierwszy raz na mundialu, jak pamiętacie albo czytaliście, no bo nie rodziliśmy się, nie pamiętamy tych czasów, natomiast wtedy mundial miała zorganizować Kolumbia, nie mogła tego zrobić, ostatecznie przyznano Meksykowi, a Kanadyjczycy wtedy zgłosili kandydaturę do tego, żeby zorganizować właśnie turniej. Właśnie ze Stanami i właśnie z Meksykiem. Ostatecznie wtedy FIFA nie przychyliła się do ich wniosku, rozpatrywała wtedy tylko kandydaturę Meksyku, no i ostatecznie to właśnie Meksyk jako samodzielny gospodarz te Mistrzostwa Świata zorganizował. Jeszcze jedna historia, jaka myślę, że jest ciekawa, może nie do końca związana tylko z mundialem, chociaż znajdę wątek mundialowy. Jak wiecie, ta piłka kobieca jest mi dosyć bliska. Reprezentantka Kanady, Christine Sinclair,
ma najwięcej bramek, jeżeli chodzi o międzynarodowe rozgrywki dla kadry. I u kobiet, i u mężczyzn. No to teraz możecie strzelać, ile ma. To powiem tylko tak. Cristiano Ronaldo, który ma najwięcej bramek, jeżeli chodzi o męską piłkę, tych goli ma, przypominam, 117. Ile może mieć Christine Sinclair? Ma dużo więcej, to wam mogę powiedzieć. 220. Michał? 180. 190 bramek Christine Sinclair dla reprezentacji Kanady. To też jest w ogóle dopiero druga zawodniczka i tu też jest podział, bez podziału nawet na mężczyzn i kobiety, która w 5 mundialach strzeliła bramki. Wcześniej Brazylijka Marta miała taką, taką serię. Na panów no jeszcze nie było takiego piłkarza, który na 5 mundialach strzelałby gole. Może być Ronaldo chyba, tak? Nie wiem, czy on na pierwszym strzeli bramkę. Trzeba by sprawdzić. No to, to w każdym razie te kanadyjskie wątki, Christian Sinclair w ogóle absolutna legenda, jeżeli chodzi o piłkę nożną w Kanadzie, a mówię o niej dlatego, bo ta piłka nożna w Kanadzie skupia się głównie na kobietach. Do tej pory tak było, że jeżeli ktoś kojarzył soccer, no bo tam się mówi soccer, to raczej tylko i wyłącznie o kobietach myślał, jeżeli chodzi o kontekst piłkarski. Teraz się to może rzeczywiście zacząć zmieniać także w stronę mężczyzn. Panowie, bardzo, bardzo wam dziękuję. Kolejna grupa za nami. Jeszcze informacje dla was, dwie. Najpierw o Canal Plus Online, że możecie go mieć za 20 zł za pierwsze 3 miesiące. Szczegóły znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. Co prawda Mundial teraz będzie wam zaprzątał głowę, ale jakby ktoś chciał się troszeczkę oddalić od Mundialu, to tam też ciekawe filmy i seriale. I druga informacja, stały punkt programu, przewodnik sportowy. Podczas tego programu zawsze go prezentujemy, no bo to jest przewodnik sportowy dzisiaj w formie wideo, a tutaj macie wszystko spisane i takie historie, jak tutaj sobie poruszamy, też znajdziecie właśnie w przewodniku sportowym. Znajdziecie na pewno też link w opisie do tego filmu. Mateusz Prus, Belgia. Dziękuję. Michał Borkowski, Maroko. Dziękuję bardzo. Marcin Długosz, reprezentacja Chorwacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kłaniam się, Kanada. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.